Pierwszy deszczowy dzień w Tokio. Wiecie, po czym poznać typowego turystę z Europy? No nie będzie żadnym parasolką, tylko w kurtce przeciwdeszczowej. Ewentualnie w kurtce plus parasol. I z plecakiem oczywiście. Co do saczów zaświtły, no ale przy takiej pogodzie to raczej będzie kija z tego. Po południu ma niby się coś przepogodzić, więc najwyżej po południu zobaczymy co i jak. No na Kamedugo na przykład. A w poniedziałek wbijamy w Okinawę na 5 miesięcy. A potem Fuji we wrześniu i tam szybkie zwiedzanie, no i koniec niestety. Razem prognozy się sprawdziły. Miało padać i pada. Opad równy 0,3 mm na godzinę. Czyli tyle co kot napłakał. Teraz jest winnica Taito, jedna z bogatszych. I idziemy do parku Ueno. Park Ueno. Jeśli chodzi o miejscówki do chlania, to trochę gorzej jak w stosunku do Yoyogi. No i pomału zaczynać widać, że przekwitają.
Bueno, patrz, 150-lecie! Thank you.